Halo, cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boluś i bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Drogi widzu, oczywiście seria z singla się kłania, czyli seria na live'y. Bardzo pewnie dobrze poznajecie też po New Holandzie, czy też po tym, że piękny jakiś chłopak tam biega, czyli Dematrix jest oczywiście ze mną. No siemaneczko. Oczywiście będzie u niego film, także już bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli poprzednich nie widzieliście, czyli akcji Sianokosy, czy też na przykład jeszcze była akcja tak piękna jak żniwa, to bardzo serdecznie tam właśnie zapraszam. Niebawem na dniach chyba, mordo, będzie kolejny odcinek z tej serii. No prawdopodobnie piątek, sobota, myślę, tak się wyrobię. Może pod koniec tygodnia. Gruberowanko i tam obornik był, tak? To jest ten tak, live? Tak. No taki ten live wtedy był pokręcony, bo żeśmy ogarniali kompa, ogarnęliśmy to wszystko i powiem wam szczerze, że była masakra. Co my w ogóle robimy, gdzie my jedziemy, na co nam ciągnąć z turem i łyżeczką? Jedziemy sobie na akcję Wapno. Tak jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że tej akcji jest bardzo mało na kanale z racji tego, że było Wapno tylko i wyłącznie na serii od zera. Tak szczerze, może można powiedzieć, że nie mamy dużo serii ogólnie, jeśli chodzi o samego farminga. Jestem tutaj naprawdę w szoku. Kiedyś tych serii potrafiło być po kilkadziesiąt nawet na kanale w ciągu roku, a teraz mamy kilka serii, cały czas się ich trzymamy. Trzeba powprowadzać na pewno dużo zmian, bo jest już to troszeczkę monotonne i męczące. Dobrze, że właśnie są takie jakieś inne serie, żeby można było sobie ponagrywać i powykorzystywać kilka prac. Tam już, jak widzicie, po prawej stronie pięknie jest zestaw. Wczoraj Wapno Ino przywieźli, ciężarówka prawie się tam Ino zakopała, ale całe szczęście gdzieś tylko leciutko w asekuracji byłem pięknie New Holandem i sobie ją lekko tylko wyszarpnęliśmy. Takie pole dosyć fajne, mało kiedy jesteśmy, czekaj, tutaj na tych terenach. Chyba jak to tam jest dojazd do tego? Ja dobrze skręciłem? Wiesz co? Chyba tak, tylko w prawo teraz. A, tu jest, dobra. Tak mówię, kurna dziot, to było od razu z drogi praktycznie. I tu teraz w prawo też. Wiecie, nie gram na co dzień na tej mapie. Oczywiście mapa to soku leuku. I powiem wam szczerze, że tak człowiek spojrzy sobie tylko przed odcineczkiem i to tyle, a tak to człowiek za dużo na tym sobie nie pyka. Oczywiście nasza czwóreczka z naszym rozsiewaczem do wapna, powiem wam szczerze. Jestem sam ciekawy, jak to pójdzie, bo dobra, tu wszystko pięknie mi działa. I tak sobie będziemy pewnie tutaj pykali teraz. Dobra, wapienko mi się napełnia. O. Dobra. Czekajcie, muszę się tu przyzwyczaić. Trochę mi się baton box odczepia. Jakbyście chcieli takiego baton boxika, to bardzo serdecznie zapraszam na MST, sklep mst.pl. Będziecie mieli na pewno link w opisie i cały czas jesteście, można tym powiedzieć, zasypywani na MST Shot. O, teraz mi dopiero skoczył, bo trochę mi się dokręcanie rozwaliło. Dlatego też, kurna dziot, mi ten panel tu tak troszeczkę dzisiaj zaczął latać. Właśnie ty też, mordo, masz tego boksa, nie? Ja, dokładnie. Pokrywasz tak sobie na nim, czy nie? Teraz troszeczkę mniej, ale tak ogólnie dosyć często. No ogólnie, no co, na odcinki takie normalne, taki boks się przydaje, no bo gdzieś tam do, nie wiem, nagrywania takich ujęć czy coś, no to raczej ci za dużo to nie pomoże. No dokładnie. Bo ty co, padem nagrywasz, czy kierownicą? Nie, ja, teraz tak, teraz to padem. Pad chyba najlepsza sprawa, jaka może być, choć nie ukrywam, że też gdzieś tam kiedyś... O Jezus! O cholera! O, się odjebało. Ciężnik chyba nie działa. Jakim cudem mnie to tak wyniosło? Gdzie pierwsza łyżka, kurwa, była normalna, dobra. Ujęcie to jebane wtedy. Dziękuję, dobranoc. Czekajcie, nie wiem, nie mam pojęcia, co to się mogło wydarzyć. Czekajcie. Ale ładnie mnie to podrywa. Dobra, będziemy sobie dojeżdżać i opuszczać. A to jest tylko tonowa łyżka. Powiem wam szczerze, miałem chęć wziąć troszeczkę większą łyżkę. Ale mówię, kurde, zasypiemy sekundę praktycznie ten nasz rozsiewacz, ja mówię, co z tym zrobimy. 24 tony wapna tutaj są, bo jeszcze jest kilka pól do zwapnowania. Pewnie gdzieś tam na live będziemy sobie to na spokojnie ogarniali. Cholera jasna, dzisiaj oporowa akcja wapna. O, on ma dziwne jakieś, dziwne ma momentami przeskoki, bo raz jest dobrze. Dobra, teraz musimy tylko pół tony wziąć, więcej nam nie wejdzie. Ale teraz się normalnie
zdenerwowałem, też człowiek zatarty, trochę po weekendzie jest. Powiem wam szczerze, że weekend dość fajny, jeśli o to wszystko chodzi, co się działo, zaraz sobie to też pogadamy, tylko chcę to już kurde napełnić bez jakiejś większej wtopy. Dziś odcinek singla, bo niestety no chłopaków nie ma. I nie wiem, czy dzisiaj coś w ogóle nagramy, to jest poniedziałek i będziecie musieli się chyba zacząć trochę przyzwyczajać mordeczki do tego, że prawdopodobnie będą przerwy na kanałach w najbliższym czasie i to na dość długi czas, bo każdy coś, wreszcie zrobiła się pogoda i nie ukrywam, ja też coraz więcej czasu spędzam na dworzu, bo mam dużo do robienia, do ogarnięcia, mam działkę. Chciałbym też ogarnąć jeszcze drugi ogródek, posiadł już warzywka, bo to już wielki czas na to. No i tak powiem wam szczerze, że naprawdę tutaj teraz tej roboty będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego też dzisiaj odcinek właśnie z singla. Myślałem sobie coś o PGR-ze, bo bardzo chętnie bym sobie PGR-a ponagrywał. No ale niestety tak wyszło, że no, musiałbym mieć z kim ten PGR oczywiście nagrać. Dobra, czy tu wszystko będzie git? Nie wiem jakim biegiem będziemy sobie tu cisnąć. Możemy zobaczyć jak ona będzie sobie cisnęła. 9 na godzinę. 9 na godzinę, gram na oczywiście Real Season, dlatego też to wygląda świetnie. Przynajmniej mi się bardzo podoba. Tutaj raczej jeśli chodzi o animację, to już jest wina rozsiewacza, że on po prostu takowych nie daje. I jest jedynie kurzenie, które wygląda bardzo fajnie. Idealnie pasując do właśnie do tej całej tekstury, którą mamy. Też ogólnie zaczyna coś mi widziować chyba Track, albo ja też źle siedzę. Nie wiem czy się ostatnio nie bawiłem kamerą i w ogóle kamera nie jest przesunięta. Prawdopodobnie po remoncie i w ogóle pokoju, po zrobieniu pokoju będziemy robili tak, że będzie kamerka boczna. Kiedyś powiem wam, ta kamerka boczna była u mnie od samego początku, można tak powiedzieć. Później gdzieś już tak ostatnie kilka lat to można powiedzieć śmiało, że tą kamerkę żeśmy sobie zrobili na wprost. I to tak powiem, że nie wygląda fajnie jakoś. Mordo chyba blachy w rozsiewaczu pobiło. Czyli co? Aha, no co zrobił? Czyli jest nadal ten błąd, który ja też miałem przed odcinkiem, bo ja testowałem sobie. Żeby mówię, a nie było lipy. Ogólnie no podoba mi się strasznie ten rozsiewacz. Ale zrobiło mi to samo. Spokojnie, jeszcze to prawdopodobnie zależy, coś jest przypisane od pojemności. Bo to mi po chwili tam po 20% chyba zrobiło właśnie na tym rozsiewaczu i później jak będzie już końcówka, to prawdopodobnie taśma wyjdzie do tyłu idealnie, więc no tutaj zresztą będzie ci kurwa na 360 będzie teraz pęciła, nie? No to jest tylko farming, this is farming, ja pierdzielę. I powracając do wątku, to będę chciał właśnie, żeby ta kamerka była od lewej strony, bo lepiej to też będzie korzystne i będę ja wyglądał, a po drugie też często jest tak, że gdzieś jak ja się skupiam, to przez to, że mam okulary, nie widać też mnie tak jakbym chciał, żeby to wyglądało i sobie tą kamerkę na pewno tutaj troszkę zmienimy. No ale a propos tych przerw, tego wszystkiego, kurde, pod ujęcia będzie miał brzydko, tak to teraz minie. Spoko, damy radę. Ciekawe jakbym za każdym razem ją napełnił, no ale to bym musiał robić to modem, więc to już by była trochę, tak powiem, lipa. No dzisiaj widzę, że od samego początku pod górkę, jak to poniedziałek, mówię, no weekend był taki dość porządny. W piątek się widzieliśmy, w sobotę się widzieliśmy Kronkiem na małe KSW, no, ale tak, żeśmy prawie nic tam nie obejrzeli, bo nic żadnej walki nic nie... tylko tak sobie w tle leciało, jakąś tam małą koncepcję zrobiliśmy, pogadaliśmy. No a w niedzielę, tak jak już wspominałem, ostatnio chyba na live'ie, byłem na rybkach z chłopakami, jechali chłopaki na pierwszą dobę w tym roku swoją. Mega zajebiście. Wszędzie chłopaki mają taki, że to szok. Chłopaki nic nie nagrywali, ja chciałem to nagrywać, ale przez to, że aparat miałem przy komputerze, on był naładowany, ja musiałem sobie zgrać, bo gdzieś zgubiłem czytnik, to kurwa rozładowało mi aparat. A byłem pewny, że jest naładowany i mówię, dobra, z jednej strony zarąbiście, bo mam ten telefon i na tym telefonie dość fajne ujęcia wychodzą, ale muszę sobie jeszcze zakupić tego gimbala po prostu. Tylko że w telefonie jest taka lipa, że kurwa on przy tej jakości 4K albo tam gdzie chcę mieć 60 FPS, czyli 1080, niestety jest tak, że kurwa jeszcze muszę odpalać, żeby nagrywało
nagrywało dźwięk. I za każdym razem gdzieś tam na szybkości to telefon wyciągłem, w połowie rzeczy nie ma kurwa dźwięku. Jestem taki wkurzony, bo naprawdę była taka beka, jak my rano pojechaliśmy. Aj, no szkoda, szkoda. Taki kas był rano, że to nas nagraliśmy, takie głupoty kurwa gadali. No ale to gdzieś tam dopiero się wkapnąłem kurwa w połowie chyba nagrywania, jak jechaliśmy już w stronę ryb, a już miałem naprawdę materiał na to ponagrywane. No ale to nic, zobaczymy, może na kompie coś tam się uratować, bo on niby dźwięk nagrywa, ale tak bardzo cicho, że to jest w ogóle niesłyszalne. I trzeba jakiś zoom out, coś takiego w ogóle muszę wziąć, więc no tu jest, na tym względem akurat osadza. Nie wiem, dokąd wapno nie wystarczyło, ale taśma 360 obkręciła i wróciła na swoje miejsce. Nie, ona kurwa w zegar będzie się dzisiaj bawiła, prawdopodobnie Big Ben, ale teraz będziemy mieli zajebiście do sypania właśnie wapno, wszystko od razu prawdopodobnie nam przeleci, także jest kurwa nic nowego. Dysypami tak jak wcześniej to mówiłem. Dobra, co my tu mamy? Biegi, wszystko ładnie, pięknie. Znów zaczynamy zabawę. O, teraz będzie bieg. Znów zaczynamy zabawę z wapnem. I znów będzie ciekawie, bo musimy sobie na spokojnie podjechać. Wapno może się uznać od tego, co muszę zmienić. No, Andrzej. Kurwa, twoja mać. Czekaj, jak ja bym brał łyżkę na siebie, ona nie będzie wtedy wystawała. Dobra, jest i. Muszę wygładzić łyżkę brać na siebie, wtedy ona też tak nie wystaje i ten ciężar nie jest aż tak bardzo widoczny wtedy. Dobra, cyk, zróbmy tak. Cholera. Nie widzę, jak kurwa. Pierwsze na oczy widzę, jak żyje. Ja pierdolę, nie wierzę w ten obciążnik. Dajcie, nie wiem, czy się będziemy stresować, czy zaraz obciążnika pierwszego nie damy. O kurwa. Nie, wiecie co? Nie podoba mi się to. Nie będę zaczynał odcinka od nowa, bo to nie ma sensu. Czekaj, zaraz coś kupię. Weź ten, zrobisz tutaj... Ja już zrobiłem. Dobra. Ja sobie ten obciążnik wezmę i ja go po prostu tutaj... Tutaj nie chcę, żebym tu sobie przed weekendem robił, ale kurwa tak sobie pozostawiałem to biurko. Ja mam coś kupić, czy ty tam masz coś? Wiesz co, no czekaj, już wejdę i kupię, zawsze już coś będziemy widzieli. Ogólnie tak, tu zbytnio nic nie mamy. Ile on był? Pół tony. Pół tony, czyli nic to nie dawało. Myślę, że ten 650, 700. No, tą tonę jakbyśmy sobie wzięli, bo prawdzie tona nam sypie się idealnie na... Czekaj, na naszą łyżkę. To powinno być w porządku. A, nawet powiem wam gabarytowo dość ładnie to wygląda. I teraz mamy to samo, co będzie z przodu, będzie z tyłu, więc powinno być w porządku. Także zapraszam bardzo na MST sklep. Tam już są koszulki. Koszulki są teraz od weekendu. 50 zamówień. Jak będzie, to idą do zrobienia, więc pierwsze 50 sztuk i będzie robione, także to tam gdzieś tam pewnie z tydzień, w zależności jak szybko będziecie zamawiać. Są już też kubeczki, są już też bryloki i jest też bidon. Ja chyba jutro powinienem mieć już, więc wam pokażę to też na filmiku, jak to wygląda, nie tylko jak na sklepie. I koszuleczki będziemy mieć też, tak miło, można powiedzieć, miało razem z wami zamówione. Bo to też dopiero pierwsza partia. Będziemy robić prawdopodobnie tak, że to będą jakieś limitowane edycje, na przykład 50 koszulek już takich i później już ich na przykład nie będzie można kupić, tylko będzie za jakiś czas po prostu będą jakieś inne kolorki, coś w tym stylu. Także myślę, że to dość fajny, spoko pomysł. Jeśli akurat o takie koszuleczki chodzi, czy też właśnie nawet o ciuchy, możecie się pochwalić gdzieś tam na MST Shorts, czy gdzieś w komentarzach, czy macie już coś kupione, jak to w ogóle wygląda, czy też na Facebooku, na grupce możecie jakiś fajny sklep gdzieś tam wstawić. Z czasem na pewno będzie więcej rzeczy, pytaliście właśnie o wlepy, nie wlepy. Powiem wam, że zrezygnowaliśmy na ubraniach, zrobienia tych naszych tekst, taki wiecie, jest tylko w domu i w ogóle, bo to no tak, no nie wyglądałoby, to może, nie wiem, jedna, dwie koszulki by ktoś kupił. To tyle by było. Nie ma sensu, lepiej coś takiego prostego, ładnego, żeby było,
żeby nie było wstyd tych wejść, bo tak to wiecie, nie dużo ludzi nie wiedziało nawet może o co chodzi. A postanowiliśmy, że właśnie gdzieś tam będziemy myśleć i zrobimy na przykład właśnie takie ala wlepy, coś w tym stylu. No bo wiecie, to taka naklejka to zawsze, zawsze też jest inaczej i to też tyle nie kosztuje, tak? Więc to raczej polecimy sobie w naklejeczki, jeśli chodzi właśnie o jakieś tam te nasze takie teksty, bo też widziałem, że o to właśnie pytaliście, jak to tam będzie z tym nadrukiem na koszulkach, jak to będzie wszystko wyglądało. No i teraz tam też możecie od razu, są button boxy już u nas na stronce, na sklepie, tam jest kilka button boxów, jest też mój, ale są też innych youtuberów te boxy, także bardzo serdecznie zapraszam. Co dalej? No tak jak wspomniałem, przerwa może być, powiem wam tak, jest ostatni tydzień przed majówką. Idzie ciepło, później Adasia rodzice przyjeżdżają na tydzień, nie wiem czy Adaś będzie chciał w ogóle coś nagrywać, czy coś robić jak rodzice u niego będą, więc tutaj ciężko mi powiedzieć, myślę, że Adaś też gdzieś tam na jakiejś serii coś na pewno będzie wam wspominał. Teraz Tanasisko wreszcie złożył czwórkę i ogarnia w polu, bo też jest w końcu pogoda na to, żeby gdzieś tam sobie poogarniać. No i Bronek też ma dużo roboty na dworzu, więc no jesteśmy, że tak powiem, trochę teraz później niż tym wszystkim z robotą i w ogóle. No będzie też majówka, więc człowiek będzie chciał odpocząć. Po majówce każdy weekend, wiecie, jakieś komunie, niekomunie, imprezy i kurna dziot, no powiem wam szczerze, że nie wiem jak to będzie z nagrywaniem i w ogóle na naszych kanałach przez ten czas. Wiem, że tutaj miały teraz pojawić się dwie nowe serie. Jest to nasza amerykańska, to tak szczerze jeszcze nie American Dreams, ale nie wybraliśmy jeszcze nazwy, czy ja jestem w Ameryce. Jeszcze nazwa to tam wiecie. Mam ją skończoną, skończyłem ją w sobotę rano. Gdzieś sobie wstałem i poszedłem, więc można powiedzieć, że mam. Teraz czekam, aż któryś z chłopaków mi pomoże pokupować tam maszyny i poustawiać, bo mapa już można powiedzieć śmiało jest zrobiona. Czekaj, czy tu gdzieś jest mijak, czy też nie? Jo, jest. Tutaj malutki mijaczek, więc weźmiemy. O! Cholera, chyba taśma 360 objechała, ale już spokojnie, już się zegar znowu cofa. Dobrze, że nie włączyłem rozsiewacza. Mam jeszcze jedno pole i tak się zastanawiam, czy na niej jechać, jest 17 minuta. Mam jeszcze do pogruberowania. Stała tonka. Wydaje mi się, że mógłbym chociaż jeszcze na to jedno pole się przejechać. Jest ono bardzo dość blisko, więc tutaj nie powinno być problemiku z tym, żebyśmy to zrobili dość szybko. No i następną serią jest po sąsiedzku. Teraz tak, nie opłaca się nam zaczynać jednego odcinka i później nie wiadomo, czy nie będzie go na przykład przez 2 tygodnie. Bo tak szczerze, jeżeli teraz wyjdzie ta majówka, nie będzie tydzień Adasia, no to to nie ma żadnego sensu. I powiem wam szczerze, wolę po sobie jeszcze nawet ten tydzień na zaczęcie poczekać, bo może jakieś mody dojdą. Nie ukrywam, że jest już dużo modów, które na pewno wykorzystamy. No ale jeszcze mógł wiedzieć, może jakieś modziki fajne do tego wszystkiego nam na seryjkę dojdą, bo czasami wiecie, jakiś jeden mod dojdzie i kurde nagle potrafi pół serii zrobić, więc tutaj jeśli chodzi o po sąsiedzku, miało być w kwietniu, no ale chyba sobie to mówię, odpuścimy, no bo to nagrywać jeden po jednym odcinku i później nie dacie nam żyć. Można powiedzieć śmiało, kiedy kolejny odcinek po sąsiedzku. A tak to jeszcze wiecie, na spokojnie sobie to zrobimy, bo później, no mówię, w maju każdy weekend gdzieś tam przekichany będzie. No a później my jedziemy na końcówkę maja na domki na cały tydzień. Raczej obstawiam, że nie będę w stanie sobie tam ponagrywać na cały tydzień odcineczków. Jeżeli też mówię, to też tak będzie wyglądało, że każdy gdzieś tam coś teraz będzie robił i będziemy się tylko na chwilę gdzieś tam starali złapać. Dlatego też dla mnie było fajne, jakbyśmy chociaż nadrobili tych sąsiadów, żebyśmy ich już skończyli, bo też widzimy to, że już wam się zbytnio nie chce tej serii oglądać. W zamian za to na razie wpadną wtedy inne te serie i będziemy sobie po prostu z czasem dopiero coś tam dodawać. No na lato fajnie, trzeba powymyślać jak najwięcej takich serii singlowych. Możecie się prawdopodobnie w niedługim czasie nastawić na to lub serii jakichś we dwójkę. Bo tutaj będzie o wiele, wiele łatwiej spotkać się na przykład we dwójkę i nagrać odcinek niż tutaj wiecie ogarniać to, żeby nagrać w czwórkę takie coś. No dzisiaj no mówię, jest poniedziałek, nie mam zielonego pojęcia
co chłopaki mają. Nie wiem, czy Tanasz nagrał sobie odwiedź, znaczy polecę tam jedzy. Bo dzisiaj powinienem mieć odwiedzaka, no ale mówię, Woronek nie wiadomo, o której wróci, może być to godzina 14. I powiem wam szczerze, że wtedy to tak ciężko by było to na dzisiaj ogarnąć i wrzucić. Też powiem wam szczerze, nie chcę to cisnąć, że jakoś was zasypywać, nie wiem, dwoma odcinkami, bo są takie odcinki jak na przykład Father's Farmers, czy Catalan Prop, czy jakieś tam inne, gdzie mógłbym na przykład po dwa wrzucić, bo to nie farmi. Tylko, że powiem wam tak, widać, że teraz jest pogoda, nie tylko my nie mamy czasu, ale wy też na to oglądanie, gdzieś dopiero wieczorkami sobie to wszystko nadrabiacie. I też nie chcemy was zasypywać, bo jednak cztery filmy wrzucając każdy z nas po jednym dziennie, to i tak jest już no, dobre 3 godziny czasami oglądania, więc tutaj możecie dać znać, czy zacząć robić odcinki na przykład troszeczkę krótsze, nie 40, ale 30-minutowe, jak to u was wygląda z czasem. I jakie macie ciekawe pomysły właśnie tutaj na te odcineczki. Ja bym bardzo chciał, żeby na jakiś kolejny odcineczek z właśnie sąsiadów zrobić sobie Q&A z chłopakami. Dlatego możecie dać jakieś fajne pytanka, o czym byśmy mieli pogadać, bo będziemy w trójkę albo w trójkę na pewno. Więc tutaj to w zależności, czy będziemy akurat chcieli nagrać z jednym sąsiadem, czy z dwoma, czy trójka będzie miała akurat czas. Także tutaj możecie jakieś fajne pytanka pozadawać, żeby wiecie, coś tam kurde na tych odcinkach się skupić, bo ostatnio skupialiśmy się tylko i wyłącznie na roboty, każdy swoją robotę chciał szybko zrobić i to takie są, wiecie, te odcinki. A jak czasami jakieś jajce są, człowiek, wiecie, na jakieś pytanka podpada, to przy okazji wy już będziecie wiedzieć, a też my będziemy mieli fajne tematy na te odcineczki, a tym bardziej nie robimy odcinków specjalnych właśnie z Q&A. Dlatego moim zdaniem naprawdę to może być dość ciekawe. Dzisiaj bardzo dużo jeżdżę w kabinie, wybaczcie za to, ale po prostu no ta wskazówka z naszej taśmy no, wygląda tak 2 na 10 bym powiedział. I w szoku jestem, bo nie spotkałem się chyba z komentarzem, żeby ktoś pisał, że ten rozsiewacz jest rozwalony, bo już mam go dość długi czas i my tu chcieliśmy na obiedaka, ale dobrze, że coś tam faktycznie wyszło na mochabie, to prawdopodobnie sobie to oczywiście weźmiemy. Dobra, jest 22 minuta, ja mam jeszcze tonę. Powiem wam szczerze, że jestem w stanie chyba tą tonę sobie tutaj rozwieźć i to może być nawet koniec tego pola, bo tutaj już są coraz krótsze kawałki, coraz mniejsze. Teraz też czas matur. Na przykład Matrix już teraz będzie zaraz miał matury po majówce, więc też wiem, że wy po majówce, nieco niektórzy, no tego czasu nie będziecie mieli też tak dużo. Zależy kto jak też do matur będzie się przygotowywał, tak? Nie mówię, że teraz nie będzie filmu, bo tutaj akurat, nie wiem, jedni mają matury, drugi gdzieś tam jeszcze mają robotę w polu, siewy kukurydzy, bo przecież już pogoda pozwala nam powoli na to, żeby te siewy kukurydzy zaczynać, no bo jednak wczorajszy dzień i przedwczorajszy, zresztą widzicie po mnie jaki jestem czerwony, jestem tak opalony. A tak szczerze naprawdę gdzieś tam nie spędzałem dużo czasu na słońcu, starałem się w miarę tego nawet unikać. No ale jest to pierwsze słońce, jest zawsze tak mocne i tak opalające, że to jest masakra. Dlatego też tutaj będzie trzeba coś sobie na spokojnie powymyślać. No i mówię, no i chyba tak zrobimy, że po sąsiedzku będziecie musieli mordeczki jeszcze chwilę zaczekać. Postaram się, żebyśmy chociaż tą amerykańską odpalili. Tylko boję się, że nie będzie też czasu na jej nagrywanie, choć gdzieś tam wiecie, damy radę tych sąsiadów połączyć, to i tą amerykańską, nawet jeżeli nie będzie naszej całej czwórki, to w trójkę, ale już gdzieś tam z chłopakami sobie gadaliśmy, tak jak na przykład Kaziu, Matix, czy Jankus, czy Biały, czy Redo, będą nam na tej amerykańskiej czasami przychodzić do pomocy, bo jednak Ameryka, no to tak wiecie, no te akcje to muszą być takie po grubości, więc jeżeli któryś tam z chłopaków będzie, to będzie mógł nam zastąpić na przykład któregoś z nas na tych właśnie odcinkach z tej amerykańskiej. 200 litrów mi zostało i no tu pasa trzeba poluźnić, żeby staśmy to wszystko pięknie spadnęło i ja jestem w szoku, bo pole zrobiliśmy, można powiedzieć śmiało, że na raz mam dwie. Ja czwórkę kaszę, o cholera, jasne. No widzicie, muszę, o, tak button box wygląda, ale po prostu ja sobie uchwyt zrypałem, bo chciałem na ciasno i przekręciłem gwint niestety i teraz kuźwa, jak na złość dzisiaj do tego wszystkiego, że to poniedziałek, że jeszcze nie było co nagrać i tak pół godzinki sobie wymyśliłem, co tu będę robił. No to jeszcze dzisiaj Batonbok postanowił, że mi trochę
robotę tą umili oczywiście i nagra ze mną wspaniały odcinek. Teraz tak, ja bym chciał być tu na farmie. Odwiedzę sobie miejsce takie, jakim jest kurnik i wsiadamy do naszego Jundirka. Łot poluny, podnoszuny i śmigamy sobie po gruberek. Tak, z jednej strony chciałem robić samo wapno. I powiem wam, że dobrze tak nie zrobiłem, bo to też trochę nudzi. Całe odcinki robiąc jedną rzędną, chyba żebyśmy robili te 30-minutowe, jest to jakaś praca, której no, często na kanale nie ma, tak jak właśnie no, ostatnio u mnie tego wapna nie ma praktycznie w ogóle. I cieszę się, że mam tą serię, że mogę sobie takie coś nadrobić, albo właśnie na przykład seria z PGR-u, tylko że no, na PGR-ze też potrzeba trochę więcej ludzi. Tu jest single, tam jest multiplayer, więc... Mam dwie takie serie, które no, można powiedzieć, że śmiało zatykają te dziury, te braki farminga i braki niektórych właśnie akcji, które się powinny tutaj u nas dziać. Dobra, gruberek, wszystko ładnie, pięknie, John Direk naprawdę robi świetną robotę i uwielbiam nim sobie pykać. Nie wiem, czy to nie najlepszy ciągnik tej serii, można śmiało to chyba powiedzieć o John Deere. Dlatego też tutaj ja się akurat z niego cieszę, że mogę sobie na takim harpaganku małym pograć, bo jak na swoje gabaryty to naprawdę no jest harpagan, to nie ma co ukrywać. Patrzcie, jak tam dźwięki w ogóle, nie wiem, tutaj może było bardzo cicho te słuchawki. No mówię, dzisiejszy dzień to jest do zapomnienia tak na spokojnie, żeby jak najszybciej inne odcineczki to wszystko zrekompensowały wam. Ale też teraz jakbym miał wymyślać, wydziwiać, to nie wiem, czy byście odcinek dostali, a chciałbym chociaż ten jeszcze kwiecień, no tymi daily, nie? Zasypać was, bo chyba nie ma, od kilku miesięcy nie ma dnia, żebym nie miał dla was odcinka. Dlatego też chcę to już dokończyć, jak już maj ma być taki zwariowany, to będzie to maj, ale jeszcze nie ten kwiecień. I tutaj mam nadzieję, że na pewno zrozumiecie, a też powrócicie głodni tego oglądania. Wiecie, jak te nowe serie wiadą, to jest całkiem inaczej, człowiekowi się aż chce grać, bo to tak zawsze było. Nie wiem, czy zacząć wprowadzać też takie coś, żeby po prostu, wiecie, jak najczęściej się nowe serie jakieś pojawiały, tylko że to jest siedzenie. Teraz powiem wam, że jak ja mam się nasiedzieć nad jakąś serią tydzień czy dwa tygodnie ją robić, bo to też jest inaczej, jak ja bym mógł, wiecie, usiąść do jednej serii, zrobić ją całą i tutaj teraz, nie wiem, dwa tygodnie na nią spędzić, a później, czekajcie, musimy bieg sobie dopasować. 7. Jeden na godzinę gruberować. A jakbyśmy sobie tu coś dali. Kurde no. O! Dobra, 1C. Na razie tu się fajnie zbiera. Zobaczymy, co się będzie, jak będzie się działo, jak się dupcymy na górkę. Bo może mieć ciężko, choć 3 metry jest, ale no powiem wam, jest tu porządna góra, moc zakopywania. Sprawdzałem tu wapno, że dobrze nie przyjechałem, 2 godziny nie było sensu tam porywać do 4 czy 5, nie było sensu tutaj robić. No i teraz powracając do tego wątku właśnie nowych serii, no to wiecie, jak ja mam się nasiedzieć teraz, narobić się 2 tygodnie jakąś serię i nagrać z niej 5 odcinków, to tak jakoś nie wiem, kiedyś to może było fajne, teraz już staram się bardziej zrobić na przykład jak taką serię singla, czy coś w tym stylu, że chociaż jest ta mapa ogarnięta, jest to gospodarstwo ogarnięte, to wszystko i po prostu robić sobie jakieś tam różne akcje. Jedynie gdzie, no to można by było, jeszcze mam taki pomysł w głowie, że na przykład wziąć, wybrać jakąś mapę, której jeszcze nie używam. Nie używam na pewno z takich większych, no to mapy Jankusa. Kurna dziot, miałem chęć właśnie coś na niej tam zrobić. Także tutaj gdzieś bym chciał ją sobie wykorzystać. Jest jeszcze kilka takich mapek, które na pewno by tak były. I zawczasu, jakby na jakiejś tam mapce na przykład pobudował ze 3 gospy i wiecie, na każdej już, żeby były... Kurde, ma ciężko, no. I żeby były już, nie wiem, jakieś tam parę maszyn, chociaż jakiś ciągnik, coś w tym stylu, a wiecie, resztę maszynek sobie dokoptowywać na danym odcinku. Mam dzisiaj chęć na polskie 60-ki, 30-ki, czy tam jakiegoś Ursusa, no to cyk. Mam ochotę pograć jakimś John Deere'em 150 koni, no to na drugim gospodarstwie, powiecie. Nie zawsze jest
taki klimat, żeby połączyć maszyny zagraniczne z maszynami polskimi na jednym gospodarstwie. Bo to nie zawsze, wiecie, to nie zawsze pójdzie. Tu akurat mamy to tak fajnie zrobione, że mamy trochę tych mniejszych ciągników, mamy też te ciągniki większe, więc no nie jest źle. No i wtedy to też na pewno jeszcze mniej by się nudziło, no bo jednak są trzy gospa i sobie raz na jakiś czas gdzieś tam tego sporo nagrywacie. Z takich gierek gdzieś tam, wiecie, w ogóle cały czas w głowie mam jedną rzecz i się zastanawiam, co z tym zrobić, bo jednak no ten Forest, kurde, jest zajebisty, ale ciągle, wiecie, no trzeba, nie ma jeszcze wielu rzeczy i to dodane są dopiero w aktualizacjach. I tak powiem wam szczerze, że nie wiem, czy nie zrobiłbym jakiejś przerwy z Foresta takiej na przykład teraz dwumiesięcznej, żeby te aktualizacje jakieś fajne doszły, żebyśmy my też mieli co tam porobić. Bo tak szczerze, teraz my tak, pochodzimy po tej jakiejś jaskini, za aktualizację oni kurwa nam rzucają w tej samej jaskini kolejną rzecz. Już teraz tak było, że dwa razy wracaliśmy, czy trzy razy do jednej jaskini, bo oni ciągle coś zmieniają, coś dodają. I kurde, teraz to jest takie, wiecie, to też się robi nudne w jakiś sposób dla widza, no bo pięć razy iść do tej samej jaskini, no to taka głupota, nie? I kurde, cały czas tak mam gdzieś w głowie to, żeby tego Foresta wstrzymać na razie, na jakieś 2-3 miesiące. I na przykład pójść w Spin Tiresa, bo Thanas ostatnio zarzucił ten temat właśnie Spin Tiresowy, bo chyba na live mówiliście mu o tym. I kurczę, byśmy sobie na przykład Spin Tiresa wzięli zamiast właśnie Foresta teraz na jakiś czas. Możecie dać znać, bo tutaj wiem, że jeszcze Scrap Mechanic czeka na swoją kolej. O Rafta ciągle też pytacie, ale tak jak my mówiliśmy, Raft pojawi się, nie wiem, za rok na przykład czy coś, bo z Rafta został nam ostatni sezon. I nie wiem, może na przykład w zimę będzie już, wiecie, dużo czasu, w czwórkę będziemy mieli, no to ten właśnie ostatni sezon Rafta też chcemy, wiecie, odpocząć, bo tak jak dla nas, dla mnie czy dla Thanasa, gdzie graliśmy razem najwięcej, Bronek miał jeden sezon, Adam kiedyś też miał z nami chyba jeden sezon albo półtora, ja najwięcej, bo już chyba z 4 czy 5 sezonów miałem, jeśli chodzi o Rafcika, chciałbym od tego odpocząć, nabrać nowej weny, tak żeby właśnie, wiecie, czwórkę wjeżdżamy, prawdopodobnie jedna tratwa, każdy buduje się w swoją stronę i to może być na pewno zajebista sprawa, jeżeli chodzi o takie coś, no bo tutaj będziemy sobie, nie wiem, czy będziemy rywalizować ze sobą, czy będziemy współpracować, tego jeszcze nie wiem, ale mówię, do tego czasu o Rafta możecie nie pytać, bo Rafcik będzie, myślę, za pół roku, rok może coś takiego, żeby już definitywnie sobie tą grę na kanale zamknąć. No ale tutaj jeszcze pytacie o Scrap Mechanika, bo Scrap Mechanik, można powiedzieć, ucierpiał przez to, że wjechał The Forest trójkę. No a też ciężko, żebyśmy tyle serii mieli poodpalanych i żeby to wszystko dawać radę poogarniać, więc powiem wam szczerze, tutaj teraz albo Speed Tires, albo ten Scrap chciałbym, żeby na przykład wrócił zamiast The Foresta, ale tu mówię, to jeszcze czekam na was, jak wy to widzicie, jak wy co też o tym myślicie, czy to nie ma sensu ciągnąć to cały czas tak jak jest i po prostu co aktualizacja, no to chodzić i plądrować te jaskinie czy coś w tym stylu. Także no tutaj czekam na pewno na wasze komentarze, bo to wiecie, dużo czasu zabiera, a czasami no, robimy prawie to samo na odcinkach. I to też jest inaczej, bo wiecie, jakby był singiel, to pewnie by były docinania, coś w tym stylu. Ja powiedziałem, że jak już gra będzie prawdopodobnie na full, poaktualizowana będzie wszystko, no to żeby po 15 razy nie chodzić, to robię serię singla, bo bardzo bym chciał gdzieś tam z Kelvinem współpracować, żeby on był taką moją główną pomocą. Tym bardziej, że po aktualizacji teraz dostał noszenie na przykład dwóch płód i jakiś tam dupereli. Teraz Virginia częściej przychodzi, jeżeli się już ją tam oswoi. Więc powiem wam, mimo seria, że to singla, ale w trójkę już idzie coś tam naprawdę porobić na takich odcineczkach właśnie Foresta i wiecie, też ten singiel będzie dla mnie taki wyjątkowy, bo kurde, ja teraz powiem wam szczerze, połowy w ogóle mapy nie ogarniam. Chłopaki gdzieś tam tu mówimy, tu biegniemy, tu jedziemy i to wiecie, wszystko takie na szybkości. Ja ile razy czasami bym chciał sobie gdzieś tam na spokojnie coś pozwiedzać, coś poogarniać, no ale tak jakoś wiecie, zawsze jak już jeden gdzieś prowadzi, no to się za nim gdzieś tam leci i moim zdaniem to trochę za szybko, ja połowy rzeczy gdzieś tam nie pamiętam i bym się bardziej chyba właśnie w singlu odnalazł. Na pewno strach, bo tutaj możemy na sobie polegać, że jak mamy jakiś najazd albo wiecie, no jaskini, ciemnica, ktoś na nas najedzie, to też jakoś człowiek aż tak bardzo się nie boimy, choć nieraz żeśmy mordę dali jak głupie. I tutaj bym właśnie się chciał spróbować, bo Old Class będzie ciężko dla mnie. Jakoś te horrory, te wszystkie, to ja tu nie chcę później zawału dostawać wieczorami, ale takiego Foresta na spokojnie właśnie chciałbym zrobić, bo
bo jest kreatywny i to jest to, że to budowanie, to wszystko, myślę, że bym się mega w tym odnalazł, ale to takie bardziej serię mówię, mega do przodu, tak? Że to tam dopiero jak będzie cała gra poaktualizowana, już będzie oficjalnie, to żeby nie było, to jak wejdę do jednej jaskini, to od razu, żeby sobie wszystko tu pięknie zabrać. Także no tutaj jestem naprawdę mega ciekawy, co tutaj nam mordeczki doradzicie, co z tym zrobić, bo gdzieś to tak właśnie z komentarzy wywnioskowałem, bo gdzieś tam, że czytałem sobie to, co pisaliście i tak mówię, kurde, no może to by nie był właśnie głupi pomysł, no ale w zamian za to musicie na pewno coś pojawić też, co się szybko nagrywa. No nie może być też seria, w której znów będziemy, nie wiem, mieli dużo do poogarniania. Nie chcę też, żeby to był farming, bo ile też tutaj można tego farminga mieć. Choćby nie mamy akurat w tym momencie dużo, ale po prostu chcemy jakąś szybką serię teraz właśnie na ten okres taki letni, że po prostu wchodzimy, jesteśmy trójkę, cyk, mamy serię, jest nagrane. Dobra, ja nie będę przeciągał. Też idę zobaczyć, co tutaj się w ogóle dzieje. Czy chłopaki dzisiaj coś będą chcieli nagrywać, czy też nie. Jeżeli nie, to ja sobie idę już w 100% skończyć po sąsiedzku. Jeżeli nie będzie miał czasu i ja już też będę się nudził, to sobie pójdę i też zacznę najwyżej powoli na amerykańskiej ogarniać maszynki. Ale wolałbym, żebyśmy maszynki akurat powybierali razem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wybaczcie, mało kiedy taki farming się w ogóle pojawia z takimi błędami, z takimi rzeczami, ale dzisiaj naprawdę chciał farming mi zrobić. I nie tylko farming, chciał mi zrobić pod górkę. Ale kurde, na glebie siedzi, nie? Zaraz to ogram jak budy. Także co, ja was bardzo serdecznie zapraszam na sklep mst.pl. Bardzo serdecznie was zapraszam na Kidropa z kodem SOLEC. Macie 10% na doładowania bonusu i macie 2,50 na start, także możecie sobie coś tam popykać. Nawet jeżeli nie gracie w CS-a, to zawsze możecie sobie skiny sprzedać i kasiorkę na Steamie wypłacić na jakieś giereczki. A teraz na przykład jeżeli chodzi o giereczki, to nie wiem, zobaczcie, bo nie wiem, czy jeszcze nie ma nadal nie jest promka na Wreckfesta, bo ostatnio było minus 50 czy 60%, to kuźwa po 6 czy 7 zł było, ale jak już będziecie chcieli sobie coś kupować, to kupcie sobie Season 1, Season 2. Widzowie, bo będę chciał na live'a grać z widzami. To żebyście mieli te autka właśnie, Season 1 i Season 2, żebyście sobie to wzięli, bo wtedy będzie nam łatwiej na pewno sobie tak popykać. Także jak jeszcze jest, to macie właśnie tam promocję. Mówię, 2,50 na start dostaniecie, polusujcie sobie skrzyneczki, potrafiacie codzienną, już będziecie mieli na dodatki właśnie do Wreckfesta. Ja wam dziękuję jeszcze raz, zapraszam do opisu, na razie strzała mordy i trzymajcie się, miłego dnia, cześć!